Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym vlogmasie na moim kanale. Odcinek świąteczny i zamiast dzyń, 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 śniegu, mrozu, skutej ziemi lodem, mamy deszcz i krety, które ryją niemiłosiernie. Jedna kupa znika, mamusia dostaje szału, chodzi, wkłada różne rzeczy, żeby je odstraszyć. Niestety każdego ranka kupek przybywa. Jest ich coraz więcej. Ryją w kwiatkach, ryją pod kamieniami, pod drzewkami, dosłownie wszędzie. I pada. Zamiast śniegu deszcz. Lusterko ustawione, światełka, brama otwierana u nas na pilota, pik, pik. Automatyczny pilot. Tak, masz służbę do otwierania bramy. Łaba, dorobiłam się. Dorobiłam się pilota, pik, pik. I teraz starszy pilot musi lecieć i brama otwiera. Stary, ale jary, działa. Także pamiętajcie, co stare, to nie do wyrzucenia. Działa i sprawdza się bardzo dobrze. A my dzisiaj nie w lewo, a w prawo. W prawo jedziemy. Vlog świąteczny, a ze świętami nie ma prawie, że pogodowo nic wspólnego. Pada, pada, pada. Będziemy sobie śpiewać deszczową piosenkę za chwilkę. Na Myślin z drugiej strony. Po prawej stronie jadąc w kierunku Dębna są domy, po lewej las. Jesteśmy ludźmi lasu. I grzybów, powiedziała mamusia, a jeden siedzi tu. Sama miejscowość na Myślin jest taką średniej wielkości miejscowością. Teraz chyba dochodzi do około 100 domów, nie? Stu numerów. Wybudowało, już nawet się nie zna tych nowych przybytych. Po wojnie dosyć zniszczona nawet. Domy były pouszkadzane, może nie tyle porozwalane, co uszkodzone. I później rozebrane cegła poszła na Warszawę. Zostało jakieś, ja wiem, 70 numerów. Teraz trochę się rozbudowuje, ale kiedyś była bardzo prężnie działającą za czasów niemieckich wsią, bo był i młyn, i tartak, i fabryka uszczelek gumy. Tu przyjeżdżamy przez kolej. Stację kolejową również mamy, do której od naszego domu jest jakieś 2 km chyba, niedaleko. Także pociągi również przejeżdżają. Jest, jak jest takie czyściutkie powietrze, to słychać. Słychać, jak one jadą, jakby jechały koło naszego domu, nie? Tak, tak. Dojeżdżamy do Chwarszczan i poza moim sweterkiem w bałwanki, gwiazdki i coś tam jeszcze świątecznego, innych oznak świąt nie widzę. A ty, mamusia? Ja nie mam nic świątecznego. Mamusia ma tylko kiełbasę, którą po drodze wcina. Nie świąteczna, codzienna. Nie, zwykła. Nie mam żadnej kiełbasy, to już... Bo już ją zjadłaś. No miałaś, jadłaś. Miałam, ale swojską. No swojską, no to... No. Ale miałaś? Miałam. Miałaś. Miałam. No. No. Bo nie wiadomo, o której wrócimy. To... No, miałaś. I mówiła, że nie ma, a właśnie jest. Jak to kłamstwo ma krótkie nogi, mamusiu. O, cicho, cicho. Pierwsza świąteczna oznaka, wiszą lampki pod rynnami domów. Ja się lepiej skupię na drodze, bo mandatu płacić nie chcę, a mam, zawsze miałam troszeczkę ciężkawą nogę, że lubiłam sobie na odcinku prostym depnąć. No i
musisz uważać, że mamusie wiezie. No, mamusie wiozę, słuchajcie. Mamusie, z której mam korzyść. No tak, to musisz to uwzględnić. Pomaga, pracuje, a i teraz jedzie ze mną. To też jest dla mnie duży plus, bo będzie tam szybciej praca szła. Ale rzeczywistość jest taka, że lubiłam zawsze depnąć sobie troszeczkę. Mandatu nie zapłaciłam. Dlatego teraz dalej... Ale zapasy dalej chyba zapłaciłam. Zapasy zapłaciłam, tak. Pasy też mam zapięte, co widzicie, jest udokumentowane. Ale w Kostrzynie miałam takie, wiecie, chyba jak większość, o te 2-3 metry nie zapinam pasów. No i tak w Kostrzynie było, pojechałam któregoś razu i córka coś w zoologicznym tam chciała, żeby jej kupić. Zatrzymałam się w zoologicznym i później chciałam podjechać do apteki też po coś tam. I dosłownie to było tak, do ronda jakieś 20 metrów i od ronda drugie 20 metrów do kolejnego parkingu. Wiecie co? Przejechałam przez rondo i słyszę tak miu, miu. No to się zatrzymałam, podchodzą, pukają w szybę, ja opuściłam. Tak, wiem zapasy, a pan policjant mówi tak, no pięknie, żeby tak wszyscy kierowcy wiedzieli, za co będą mandat płacili, to by było wesoło i mielibyśmy o połowę mniej pracy. Wtedy zapłaciłam 100 zł i chyba 3 punkty karne. Na pouczeniu się nie skończyło. Oczka nie pomogły, słuchajcie. Stówkę pamiętam do dnia dzisiejszego, było to dawno, ale było, no tak. Zapłaciłam stówę, zapasy właśnie mam zapięte. Noga z gazu, przestrzegam, od wtedy również 40 to 40, no może 43, wiecie, ale jadę raczej przepisowo, noga już mi tak nie ciąży jak kiedyś i pamięć do pasów też mam. Szkoda stówki, nie mamusia? Lepiej wydać mamusi na, nie wiem co, na kiełbasę, na hałwę. Mamusia uwielbia hałwę. Sztucznie nie chce kiełbasy, jak jest. No nie, na swoją. Ale hałwę uwielbiam. To, no to wydam ci stówkę na hałwę, kupię ci hałwy, co byś się najadła do oporu. Przed świętami i na święta. No i jesteśmy w Dębnie. W drugim miasteczku naszym, takim ościennym, z reguły pokazywałam Kostrzyn. Dzisiaj odmiana pokazuje Dębno, krzyżówka. Chyba najgorsza dla kierowców z ich koszmarów. Teraz puściutko, ale jak się tu w godzinach szczytu jedzie, uwierzcie, nie idzie przejechać, bo to jest droga przelotowa z Kostrzyna, ma pierwszeństwo i te boczne stoją. Nie powiem do kiedy, aż jakiś kierowca się zlituje, przepuści tego z bocznej, bądź no zrobi się luka, jest ciężko, przydałoby się rondo. Tu druga taka krzyżówka była ciężka, bardzo ciężka, bo też droga prosta, Kostrzyn tam dalej, Myślibórz, a te dwie boczne niestety czekały na zlituj się, panie. No i w końcu, patrzcie, mamy rondo. Rondo, które chyba w 2014 powstał projekt, dążono do zrealizowania jego. I dzisiaj pierwszy raz jadę, mam ten zaszczyt, że przejeżdżam pierwszy raz. To jest mój przejazd dziewiczy, słuchajcie. Mój dziewiczy, bo tak to tu już pełno kierowców przejechało. Dębno jest takim miasteczkiem niedużym, skromniejszym od Kostrzyna, ale włodarze dbają o czystość, o estetykę w sezonie. O, już gwiazdki wiszą, haha, są lampki. Drugi, trzeci element dekoracyjny, drugi dekoracyjny poza moim świątecznym sweterkiem. Rondo minęliśmy i teraz mogłabym zaśpiewać pioseneczkę. Nad rzeczką nieopodal krzaczka, wysyłana jest od Reni do was paczka. Bo miejsce, w którym wysyłam paczki, mieści się nad rzeczką, która tam o, za tymi budyneczkami sobie płynie. Taka nieduża, malusieńka stróżka. A ja parkuję tu koło tej lampy i tak się czasem zastanawiam, kto tutaj tą lampę i po co postawił. Muszę ją minąć. Przeszkadza mi ona. Normalnie mi, słuchajcie, przeszkadza. Po co ona tu? No nie wiem. I zobaczcie,
Stoi ona centralnie w punkcie mojego postoju. A paczki wnoszę do pani Joanny, od której to właśnie nadaję wszystkie paczuszki do was. Stąd później na adresach jest Joanna Wiatrowska Zdębna. Tu, z tego punktu. No i się zbliżamy, tulimy. Pada. Cały czas pada, bez zmian, nic się nie zmieniło. I powiem wam, że ciężko się jedzie w taki deszcz, gdzie zacina na szybę, niby wycieraczki chodzą na bieżąco, tą wodę usuwają, ale jak mija się z drugim autem, jeszcze takim małym osobowym, to pół biedy, ale jak mija tir, czy taki dostawczy bus, to te kropeleczki, drobinki wody zalegającej na asfalcie unoszą się i momentalnie jest taka fala zalania szyby i ten ułameczek sekundy, mimo że wycieraczki na bieżąco chodzą, jest taki, że nie widzimy dosłownie nic. Nie lubię takiej jazdy w taką pogodę, no ale pewne sprawy trzeba pozałatwiać, paczki wysłać, no i zakupy musiałam zrobić. Już takie część troszeczkę pod święta, część, bo się już pokończyło. Co ja tu kupiłam? Przede wszystkim dla siebie kupiłam w suchlicy miód wymieszany z propolisem, z kitem, z tego względu, że propolis ma niesamowite właściwości, o czym wiecie, nalewka jest bardzo dobra, którą też robimy, rodzice Edziu piją nalewkę, ja niestety jej nie przełknę, dla mnie jest okropna i najlepiej mi przechodzi wymieszana z miodem i tam w suchlicy mają właśnie miód wymieszany już z kitem, zobaczcie. Jest konsystencji takiej troszeczkę kremowej, ale pachnie propolisem, pachnie tym kitem i to mogę przełknąć. Propolis trzeba brać systematycznie, cały rok, wtedy nie chorujemy, jesteśmy uodpornieni, no i też wiele chorób dzięki właśnie propolisowi ulega powstrzymaniu. On pomaga zwalczyć, powstrzymać wiele chorób, dlatego biorę go w takiej postaci, bo tylko w takiej postaci go przełknę. Dla Edzia kupiłam miód wymieszany z mleczkiem pszczelim. Biorę każdego dnia pod język, ale mleczko pszczele, kto z was bierze, to wiecie, ono ma taki troszeczkę specyficzny smak, kwaskowy, z siadłego mleka, taki niepowtarzalny, swoisty i też trzeba go brać pod język, żeby się wchłonęło. Wymieszany z miodem już można sobie normalnie wziąć gdzieś tam, żeby się rozpuścił. Edziu kropelki nie bardzo weźmie, bo mu to nie odpowiada, ale z miodem ta sama sytuacja, co u mnie z propolisem, więc dla Edzia taki miodzik wzięłam. Dla tatusia dzisiaj wzięłam syrop. O, i tutaj też od razu wam powiem, bo jest dużo od was zapytań, czy można w suchlicy kupić coś na wzmocnienie odporności, czy jak dzieciaczki są przeziębione, właśnie dla małych dzieci, dla dzieciaczków, mają syrop. Świetna sprawa, bo jest on w 100%
z naturalnych i tylko z naturalnych składników. Tu nasi lokalni pediatrzy polecają go, gdy rodzice przychodzą z maluszkami chorymi, zaziębionymi, takimi, które non-stop chorują. To mogą brać już dzieci od 3 lat, ale też i 2,5-latkowie, tylko że wtedy dawka jest połowę mniejsza, zamiast łyżeczki, pół łyżeczki. Tatuś oczywiście będzie brał po łyżce, żeby wzmocnić mu organizm, bo to jest osoba starsza, która przyjmuje już dosyć sporo leków, bo niestety też choruje, dosyć mocno choruje, więc takie leki już żołądek niszczą. No i tutaj, żeby podnieść jemu tą odporność, taki syropek kupiłam dla tatusia. Dla mamusi wafle miodowe. Lubi. Chałwy niestety tam nie mają, także chałwy nie kupiłam. Chałwę będę musiała poszukać taką dobrą, jak ona lubi. Uwielbia chałwę królewską. Królewska chałwa ma domieszkę kakao. Jest taka troszeczkę jakby czekoladowa. Ona za wszystko, co czekoladowe i chałwowe, da się dosłownie pokroić na kawałki. Także muszę jej tej chałwy poszukać, a na pocieszenie kupiłam taką pszczółkę, piernik, pszczółeczka. Dosyć fajna. Kupiłam więcej. No i też kupiłam cukierki miodowe z olejkiem sosnowym. Powiem Wam, że bardzo polecane są dla osób, które dużo mówią. Nauczyciele, gardło wysycha, wysusza się. One nawilżają, łagodzą stany podrażnienia. I co najważniejsze, dokupiłam sobie jeszcze, bo kupuję wosk pszczeli. Teraz idziemy już do świąt, dni odliczamy, coraz mniej tego czasu zostało, no i co, zaczną się ostre porządki w domach, a wosk pszczeli bardzo ładnie nabłyszcza meble i usuwa kurz. Wiecie, co zauważyłam? Znaczy usuwa kurz. Zauważyłam, że jak przetrę sobie wszystkie meble, bo to jest do powierzchni drewnianych, broń Boże, do paneli, żebyście czasem, jak ktoś kupi, czy jak ktoś ma wosk, to jest płynne oczywiście, nie nacierajcie paneli, bo będziecie się rozjeżdżać. To daje połysk, takie uczucie śliskiej powierzchni, więc nie nadaje się do paneli, nie nadaje się do parkietów, do powierzchni drewnianych na podłodze, ale meble przepięknie po tym błyszczą, są świetnie zakonserwowane, meble skórzane, tapicerki, czy nawet w samochodach można przetrzyć sobie pod szybę wszystkie elementy, które czyścimy woskiem pszczelim. Zresztą wosk pszczeli, no wiecie, wykorzystywany jest w maściach, w kremach, w kosmetykach właśnie pielęgnacyjnych, nasze meble, i przeważnie on był w paście, tu jest w formie płynnej, na ściereczkę i jedziemy po meblach. Efekt jest niesamowity. Kończył mi się już, więc musiałam zakupić nowy. No i co najważniejsze, kochani, Jadzia. Jadziunia nasza kochana na święta do degustacji. Śmieję się zawsze, bo my jesteśmy tacy trunkowi, że gdyby wszyscy Polacy byli tak trunkowi jak my, to firmy monopolowe zbankrutowałyby w przeciągu 3 dni. No i jeszcze kilka tam kremów, kremików, bo już mi się wszystko kończy, moje zapasy gdzieś się uszczuplają, także już musiałam to wszystko uzupełnić. Święta coraz bliżej, niedługo zacznie się taki czas intensywny, no i nie będzie czasu gdzieś jeździć po zakupach, po sklepach. Chociaż wiecie co, powiem Wam, nie wiem jak Wy, ale ostatnie lata nie czuję jakoś tego okresu przedświątecznego, nie czuję tej magii, tego klimatu. Dni uciekają mi pomiędzy palcami, przeciekają jak przez sito. Nie wiem, czy też tak macie, że patrzę na kalendarz, jeszcze zostało 4 tygodnie, ojej, jeszcze trochę, za chwilę patrzę,
I dociera do mnie gdzieś z tyłu głowy, kurczę, przecież zostało tylko 2 tygodnie, ale nie czuć tego klimatu, nie czuć tego podniecenia, nie ma takiej energii w nas, tej przedświątecznej. I co zauważyłam, że im bliżej świąt, tym chyba jestem bardziej zmęczona widokiem, jak jadę gdzieś do miasta, idę do sklepu. Jestem zmęczona widokiem tego wszystkiego. Czuję taki przepych, przesyt, wręcz odpychający niesmak. To wszystko jest takie dla mnie mdłe, bezbarwne, bezpłciowe. I im bliżej tych świąt, tym chyba tak naprawdę bardziej mam tego dość. Jest za duża komercja i zobaczcie, jest listopad, 1 listopada, święto zmarłych, święto zaduszne. Cały miesiąc przeżywamy te właśnie święta, święto wszystkich zmarłych. I jeszcze się ten miesiąc nie skończy, już zaczynają się w sklepach ozdoby, wystawy, wystroje świąteczne, towary świąteczne. Dla mnie to jest zdecydowanie za szybko. Coś przeskakuje coś. Powinno wszystko iść swoim rytmem, swoim biegiem. Kiedyś, zobaczcie, człowiek czekał na święta, czuł to podniecenie, czuł tą magię, ale wszystko szło swoim rytmem. Każdy miesiąc miał swój wyznacznik, swój tok biegu i szło wszystko tak, jak powinno być. Ludzie się szykowali do tych świąt. Nie było tych takich produktów, nie było wystaw. Przychodził grudzień, już myśleliśmy o tych świętach, były plany, były jakieś poczynania, starań przygotowawczych do tych świąt, porządki, planowanie, szykowanie potraw. Ustalało się wszystkie te takie rzeczy, które związane były ze świętami. Tydzień przed świętami była praca, pojawiały się jakieś już początkowe dekoracje, zapachy i człowiek tęsknił. Cały rok się czekało na te święta z taką niecierpliwością. Ostatni okres przygotowawczy przed świętami to już była taka euforia w nas. Taka niewypowiedziana tęsknota, podniecenie. Taki człowiek chodził naładowany taką energią, bo przyjdzie ten dzień, bo przyjdą te święta. Czekaliśmy z niecierpliwością. Każdy zapach kojarzył nam się wtedy z tym dniem, z tymi dniami. Każda potrawa, każde gdzieś słowo, jakaś opowieść. Dzisiaj niestety tego nie ma. Zostało to zabite przez komercję. Liczą się tylko pieniądze, aby jak najprędzej kto pierwszy wyskoczy z reklamą, kto pierwszy wyskoczy z jakimś towarem, aby tylko jak najwięcej przyciągnąć ludzi, jak najwięcej przyciągnąć pieniędzy. Chyba poszło to nie w tym kierunku, bo w całych świętach Bożego Narodzenia nie chodzi o to, ile my na te święta kupimy, co my kupimy, ile z nas wyduszą, tylko powinno chodzić o kwestie przeżywania tych świąt, przeżywania wewnętrznego, nie zewnętrznego. Bo tak naprawdę nie liczy się, że ten stół będzie się uginał, że będą potrawy. Liczy się, kto przy tym stole usiądzie, ilu z nas dożyje tych świąt, ilu z nas szczerze usiądzie do Wigilii, szczerze dzieląc się opłatkiem. Bo zobaczcie, często jest tak, że tu dzielimy się opłatkiem, uśmiechy mamy od ucha do ucha, achy, ochy, wyściskamy się, a po świętach co? Od razu drzwi zamykamy, już jest patrzenie wilkiem jeden na drugiego i po co to wszystko? Dla mnie teraz te święta są poniekąd obłudne. Ideą tych świąt jest narodzenie Pana. Pójście do stajenki, powitanie dzieciątka w żłobie,
oddanie pokłonu. A niestety, czytając komentarze, czy nieraz u mnie pod filmami świątecznymi, przedświątecznymi, czy na innych kanałach, jak ktoś pokazuje swoje tradycje, swoje jakieś potrawy, jest zbulwersowanie, bo ty w Wigilię używasz to, to jest niedopuszczalne i już jest jakaś taka nietolerancja, jest zbulwersowanie. Ale ile z tych osób, które tu niby przestrzegają jakieś tam swoje tradycje, bo tradycje są często umowne w danej rodzinie, a do żłóbka pokłonu złożyć nie pójdą. Słuchajcie, to nie jest tak, bo najważniejsze w dniu Wigilii jest przełamanie się opłatkiem, szczere przełamanie się opłatkiem z najbliższymi, którzy zasiądą razem z nami do stołu i pójście po wieczerzy do żłóbka, oddanie pokłonu, oddanie czci dla nowonarodzonego, a nie cała ta przedświąteczna aura, całe te wszystkie jakieś nasze tradycje. One są bardzo ważne, są bardzo istotne, ale one niestety w większości z nas zabijają prawdziwą ideę tych świąt, prawdziwą ideę tego dnia. I często to, co przedkładamy jako tradycję, niestety zabija prawdziwą tradycję, która była w dniu narodzenia Pana. Zabite to jest nie takim właściwym podejściem. I tu, szykując się do świąt, powinniśmy zastanowić się, przemyśleć to wszystko, dokąd my zmierzamy, dokąd my pędzimy, bo zaraz, za chwileczkę zacznie się szał wymyślania potraw, przygotowywania prezentów, aby się postawić, zastawić się, a się postawić. Bo żeby czasem moja kuzynka nie miała lepszej sukienki, żeby nie miała lepszej fryzury, a ja muszę mieć tu taką potrawę, żeby ją zaskoczyć, żeby jej poszło w pięty. Muszę zrobić takie danie, żeby był efekt wow na gościach. Podajemy na złotych zastawach tylko po to, żeby pokazać: zobacz, mnie w tym roku jest stać, a ciebie nie. To nie tędy droga. Bo to nie jest ideologia, idea właściwie, ideologia złe słowo. To nie jest idea tych świąt. Nie to powinno nam przyświecać w tych dniach. Powinno nam przyświecać, żeby usiąść przy tym stole. Kiedyś, jak moja babcia opowiadała, nie było takich potraw, bo ludzie nie znali takich produktów, nie znali takich potraw. Zwykłe kartofle ugotowane, omaszczone z kwarkami, postawione w jednej misie. Naokoło było tyle łyżek, ile biesiadników przy stole. I każdy jadł z jednej michy. Tak było i na pewno to wielu z was, bo jeszcze żyją takie osoby, które to pamiętają. Tak było, kochani, tak było. Kilka potraw podstawowych, no z reguły było 12, to jest nasza tradycja, ale te potrawy były skromne, bez przepychu. Także życzę wam, żebyście przewartościowali, bo nieważne jest to, co na stole, naprawdę. Może być tylko jeden placek, jedno danie, gorąca herbata, ale ważne jest, kto siądzie przy tym stole. Ważne jest, co będziemy tutaj mieli. I ważne jest pójść tego dnia po spożytej kolacji, po przedzieleniu się opłatkiem, powitać tego, na cześć którego szykujemy to wszystko. To jest, kochani, najważniejsze, a nie przepych. Nie tędy, kochani, droga. Na dzisiaj to będzie tyle. W kolejnych odcinkach, takich świątecznych vlogmasach, powiem wam, jakie potrawy będą
u nas na stole, jakie u nas są tradycje wigilijne, jakie mamy tradycje świąteczne, jak wyglądało to kiedyś w mojej rodzinie i w większości rodzin z Was, jak wygląda to teraz, czego bardzo nam brakuje, czego nie tolerujemy. To będzie w kolejnych odcinkach. A Wam, kochani, życzę, żebyście naprawdę usiedli tak sobie spokojnie przy takich świeczkach, zwykłych świeczkach i zastanowili się, co tak naprawdę jest ważne, bo naprawdę nie warto jest zażynać się, pędzić, żeby wykonać mnóstwo tych potraw, żeby ten stół się uginał. To nie jest ważne, bo później usiądziecie zmęczeni, zrujnowani poniekąd psychicznie, a wielu z Was na widok kolejnej osoby za drzwiami powie: Boże, jeszcze jedna, kolejne sprzątanie. Życzę Wam, żebyście to wszystko przemyśleli, przewartościowali. Pamiętajcie, skromnie może być na stole, ale żeby było bogato wokół stołu. Tego Wam, kochani, życzę. Bogactwa wokół stołu. I przede wszystkim zwolnienia. Zwolnienia za kółkiem. Żebyście mogli wszyscy zdrowo i cało do świąt, do stołu świątecznego, wigilijnego usiąść. Tego Wam, kochani, życzę. Pa, pa!